Piotr Giernas, wieloletni działacz i sędzia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, przez rok pracował nad książką poświęconej królowej sportu w Lesznie. Efektem jest publikacja opisująca 100 lat lekkoatletyki pod tytułem Lekkoatletyka w Lesznie 1922-2022. Jej promocja odbyła się w leszczyńskiej bibliotece. Czego można dowiedzieć się z publikacji? Tego, że pierwsze zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Lesznie, miały miejsce w 1922 roku i był to bieg na 3700 metrów. Od tamtego czasu na terenie miasta działały lub nadal działają Klub Sportowy Unia Leszno, Międzyszkolny Klub Sportowy Leszno, LZS Krokus, Uczniowski Klub Sportowy Achilles Leszno, Leszczyński Klub Lekkoatletyczny Krokus, Klub Sportowy 6400 Amator Leszno i inne. Książkę można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej na ulicy Słowiańskiej w Lesznie.